Dobra. Dzień dobry, witam Państwa. Otwieram 54. sesję 8. kadencji Rady Gminy Fillej. Witam Panów Radnych, witam sołtysów, witam mieszkańców Gminy Fillej, witam pracowników Urzędu Gminy Fillej z Panem Wójtem Dawidem Tarnowskim na czele. Sprawdźmy listę obecności. Przez naciśnięcie OK. Dziękuję bardzo. Na 15 radnych obecnych jest 12. Stwierdzam kworum do prawomocności podejmowanych przez Radę Gminy Fillej uchwał. Przeczytam Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie działalności wójta gminy. Punkt piąty, interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Punkt szósty, złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2022 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2023. Punkt siódmy, złożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy na 2022 rok oraz przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem. Punkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 2/11/18 Rady Gminy Fillej w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Fillej na lata 2023-2030 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Punkt 13. Zakończenie obrad. Kto z Panów Radnych jest tak, za tak przedstawionym przeze mnie porządkiem obrad? Panie Marku. Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że porządek został przez nas przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego naszych obrad. To jest punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest wyłożony. Każdy z Panów Radnych mógł się z nim zapoznać. W tej chwili głosujemy nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez czytania. Głosów za. Przyjęliśmy protokół z poprzedniej sesji bez czytania. Kolejny punkt naszych obrad to jest punkt czwarty, sprawozdanie działalności wójta gminy. Zapraszam, panie wójcie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowne prezydium, drodzy sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, drodzy mieszkańcy. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Fillej, czas międzysesyjny od 29 grudnia 2022 roku do 30 stycznia 2023 roku. Na początku stycznia uczestniczyliśmy formalnie jako gmina wspierając akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, która była prowadzona przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Koordynatorem tej akcji był pan Daniel Kisiewicz. Składam mu serdeczne podziękowania
że również zaangażował nas jako gminę. Też na terenie gminy występowały osoby, które otrzymały wsparcie i paczki w ramach tej akcji. Bardzo serdecznie dziękuję za tą współpracę. 13 stycznia odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Firlej. Tematem spotkania były bieżące zmiany w budżecie, głównie związane z dodatkiem węglowym i te sprawy oczywiście przychodzą do nas na bieżąco, stąd była potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej. 20 stycznia odbyło się spotkanie informacyjne dla sołtysów z terenu gminy Firlej dotyczące gospodarowania odpadami na terenie gminy Firlej oraz przekazanie na ręce sołtysów zawiadomień dla mieszkańców w celu dostarczenia ich w formie informacji o zmianach stawek, jeżeli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami, ale także poinformowaliśmy Państwa sołtysów o konieczności sporządzenia bazy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Musimy to zrobić i również otrzymali Państwo sołtysi taką deklarację, którą mieszkańcy będą składać następnie do Urzędu Gminy. Również poinformowaliśmy o programie Czyste Powietrze i były też przedyskutowane bieżące sprawy. Oczywiście Państwo sołtysi za dostarczenie tych materiałów będą mieli też wynagrodzenie podpisane na podstawie umów, które z nimi podpisaliśmy. Dwukrotnie odbyły się spotkania radnych Rady Gminy Firlej. Celem spotkań było omówienie spraw bieżących. Odbyło się również spotkanie z burmistrzem gminy i miasta Kamionka. Jakiś czas temu była informacja od wojewody z Urzędu Wojewódzkiego o tym, że na przypadającą rocznicę powstania styczniowego jest pomysł na to, że wszystkie miejscowości, które utraciły prawa miejskie w tym czasie, mają możliwość, żeby te prawa odzyskać. Przedmiotem tego spotkania było omówienie procedury, w jaki sposób gmina i miasto Kamionka odzyskiwała prawa miejskie. Pan burmistrz poinformował nas o tych procedurach. Panowie radni rozmawiają jeszcze w tym temacie. Ostatecznie nie określiliśmy się i nie udzieliliśmy odpowiedzi, że też chcemy odzyskać te prawa miejskie. Myślę, że to będzie jeszcze przedmiotem dyskusji, dlatego tej informacji oficjalnie nigdzie nie podajemy, ale dziękujemy za spotkanie panu burmistrzowi, za to, że poświęcił swój czas po to, aby tak ową procedurę wyjaśnić. Myślę, że i panowie radni, i ja wychodzimy z założenia takiego, że jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy jako Firlej, jako miejscowość Firlej byli miastem, to na pewno musi być to poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami i od tego takową procedurę moglibyśmy zacząć. Natomiast no wszystko musi się oficjalnie odbyć poprzez Radę Gminy, poprzez sesję Rady Gminy i poprzez podjęcie uchwały o przystąpieniu do odzyskania tych praw miejskich. Na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła. Podjęliśmy natomiast decyzję o przystąpieniu do projektu Maluch Plus w celu utworzenia 19 miejsc żłobkowych na terenie gminy Firlej. Prace projektowe są już w toku, o szczegółach będziemy informować na bieżąco. W ramach tego projektu uzyskamy dofinansowanie na żłobek, do którego będziemy mogli przyjąć 19 maluchów, więc ta decyzja już oficjalnie na takim spotkaniu zapadła. Składam serdeczne podziękowania dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju za organizację ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Firlej,
przez 2 tygodnie pracownicy biblioteki bardzo ciężko pracowali w trakcie tych ferii. Odbywały się zajęcia kulinarne, spotkania z panem dzielnicowym. Również na jego ręce składam podziękowania za organizację tych spotkań, ale także kursy samoobrony, wyjazdy do kina, spotkania kół seniora i kół gospodyń wiejskich i również wspólne wyjazdy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej na czele z panią dyrektor. W szkołach również były organizowane ferie. Każda szkoła realizowała je poprzez działanie według ustalonych harmonogramów, które były podane do informacji dzieci. Również dyrektorom szkół za tą inicjatywę bardzo serdecznie dziękuję, że stworzyli taką możliwość, że dzieci miały co robić przez ten czas feryjny 2 tygodni. W dniu wczorajszym odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Firleju. Tegoroczne hasło to hasło "Chcemy wygrać z sepsą, finał dla wszystkich małych i dużych". Składam serdeczne podziękowania na ręce pana Jarosława Finka, który był koordynatorem i szefem sztabu w Firleju w tym roku. Dla wszystkich wolontariuszy, którzy byli zaangażowani w tę akcję i wszystkich pracowników, którzy również pomagali przy organizacji tego finału. Ostateczne podsumowanie myślę, że będzie niebawem. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspólnie w to wydarzenie również się zaangażowali. Też wchodząc tutaj na salę otrzymałem pytanie od państwa sołtysów odnośnie nakazów podatkowych. Pragnę poinformować, że państwo sołtysi będą odpowiedzialni za dostarczenie nakazów podatkowych, z którymi będą zawarte umowy zlecenia ze stawką 3 zł brutto od jednego nakazu podatkowego. Wkrótce te umowy z państwem podpiszemy. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne i przetargi, które w tym czasie się odbywały, to zamówienie na utworzenie świetlic wiejskich i Gminnego Domu Kultury w gminie Firlej. To zamówienie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Termin składania ofert to 29 grudnia 2022 roku. Oferty złożone w części pierwszej zamówienia, wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerwonka Gozdów i w Domu Kultury w miejscowości Firlej. Oferta numer 1, firma Irpol z Łukowa, cena oferty brutto 3 200 000 zł. Termin realizacji do 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. Kolejna oferta to zakład budowlano-stolarsko-remontowy z Kozienic. Cena oferty 3 215 215 zł. Termin realizacji również do 11 miesięcy od podpisania umowy. Oferta kolejna to zakład remontowo-budowlany pani Alicja Jedut-Lubartów. Cena oferty brutto to 3 067 005 zł. Termin realizacji również do 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. Kolejna oferta to dach Styl z Radzynia Podlaskiego i firma złożyła 2 oferty na część pierwszą zamówienia. Cena oferty brutto 3 798 240 zł. Termin realizacji do 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. I druga oferta 2 799 234 zł. Termin realizacji również 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. Oferty złożone na część drugą zamówienia, wykonanie robót budowlanych świetlic wiejskich w miejscowościach Łukowiec i Sułoszyn. Oferta pierwsza to Dorotex, firma budowlana, Janusz Zając ze Stasinowa.
Cena oferty 1 276 510,19 zł. Termin realizacji do 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. Oferta numer 2. Usługi remontowo-budowlane Sławomir Kubicki Nowy Antonin. Cena oferty 1 109 040,87 zł. I termin również podobnie do 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. I oferta LP But Piotr Lemieszek, Lublin. Cena oferty 1 600 000, realizacja 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. W dniu 13 stycznia 2023 roku wybrano oferty najkorzystniejsze. Dla części pierwszej wykonanie robót budowlanych świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerwonka Gozdów i Domu Kultury w miejscowości Firlej. Wykonawcą będzie zakład remontowo-budowlany Alicja Jedut Lubartów z ceną ofertową brutto 3 067 000 5 zł i terminem realizacji do 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dla części drugiej zamówienia wykonanie robót budowlanych świetlic wiejskich w miejscowościach Łukowiec oraz Słoszyn. Wykonawca usługi to usługi remontowo-budowlane Sławomir Kubicki Nowy Antonin z ceną ofertową brutto 1 109 040,87 zł i termin realizacji również do 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. W dniu 26 stycznia 2023 roku zawarto umowę na realizację tych zadań. Zamówienie na modernizację ujęcia wody w Firleju. Zamówienie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Termin składania oferty 24 stycznia 2023 roku. Złożono następujące oferty. Oferta numer 1 firma Hydropartner spółka z o.o. Leszno. Cena oferty brutto 5 658 tysięcy złotych. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane to 48 miesięcy. Oferta numer 2 Install Service Wojciech Osiecki Lubartów. Cena oferty brutto 5 200 zł. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane to 60 miesięcy. I oferta numer 3 Budimar spółka z o.o. Lublin. Cena oferty brutto to 4 735 500 zł. I długość okresu gwarancji na roboty budowlane to 48 miesięcy. W chwili obecnej trwają prace komisji związane z oceną ofert. Również odbyło się zapytanie ofertowe na remont bieżni przy szkole podstawowej w Firleju. Termin składania ofert to 30 stycznia 2023 roku, czyli dzisiejszy dzień. Złożono następujące oferty. Firma Lena Zabiele Stoczek Łukowski. Cena oferty brutto 107 010 zł. Termin realizacji to 3 miesiące od momentu podpisania umowy. I oferta numer 2 firma Active Line Lublin. Cena oferty brutto to 141 062 zł 55 groszy. Termin realizacji to również 3 miesiące od momentu podpisania umowy. Trwa analiza złożonych ofert w tym momencie. Złożyliśmy również, wniosek. W zasadzie stworzyliśmy i jeszcze chyba nie został złożony, dlatego że termin jest do złożenia do 17 marca wydłużony, aczkolwiek wniosek jest już gotowy w porozumieniu z księdzem proboszczem Antonim Buczyńskim, księdzem parafii Przemienienia Pańskiego w Firleju, który zwrócił się do nas z następującym pismem. W imieniu parafii rzymskokatolickiej w Firleju zwracam się z prośbą o pomoc gminy Firlej w zakresie pozyskania dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkowym ołtarzu głównym kościoła parafialnego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Informuję, że wyposażenie ruchome kościoła parafialnego jest wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotychczas parafia nie była w stanie pozyskać środków finansowych na prowadzenie prac zabezpieczających i odnawiających zabytek. Obecny jego stan wymaga przeprowadzenia złożonych prac pod względem technologicznym i konserwatorskim. Prace konieczne do wykonania obejmują zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie konstrukcji drewnianej ołtarza wraz z polichromiami, złoceniami oraz ozdobnymi ornamentami i rzeźbami, a także obrazem. Czas niezbędny na zrealizowanie prac to czas około 18 miesięcy. Szacunkowy koszt prac konserwatorskich wynosi 480 tysięcy złotych brutto. Ponadto nadmieniam, że źródłem finansowania wyżej wymienionych prac konserwatorskich może być rządowy program odbudowy zabytków, w którym gmina może pozyskać dofinansowanie na udzielenie dotacji do prac konserwatorskich przy tym zabytku. Zgodnie z tym programem wnioskodawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia jedynie 2% kwoty wysokości zadania inwestycyjnego. Liczę na przychylność pana wójta w zakresie pomocy przy pozyskaniu dofinansowania oraz realizacji tego przedsięwzięcia niezwykle ważnego dla wspólnoty naszej parafii. Oczywiście wyraziłem zgodę i wspólnie pomagamy, aby ksiądz tak owy wniosek złożył. Myślę, że kwota 2% nie jest to kwota w porównaniu do całkowitej kwoty, którą można otrzymać. I ten wniosek jest już w tej chwili gotowy. Również myślę, że informacja, na którą czekają mieszkańcy, i chciałbym, żeby oficjalnie już to wybrzmiało w dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy, zwrócił się do nas z pismem zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. W odpowiedzi na moje pismo, które kierowałem do pana komendanta, i udzielił takiej informacji. Szanowny panie wójcie, w nawiązaniu do podjętych czynności zmierzających do odtworzenia posterunku policji w Firleju oraz dotychczasowej korespondencji w sprawie, a w szczególności do pisma pana wójta z dnia 26.10.2022 roku, w którym została przedstawiona możliwość przekazania w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie części działki nr 586/2, uprzejmie informuję, iż Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wraz z Komendą Powiatową Policji w Lubartowie dokonała ponownej analizy i oceny wskazanej propozycji. Ze względu na położenie nieruchomości oraz zgłaszane uwagi i sprzeciw mieszkańców ulicy Spacerowej w Firleju wyżej wymieniona lokalizacja jest niekorzystna. W naszej ocenie najkorzystniejsza na potrzeby budowy posterunku modułowego jest działka, która była przedmiotem analizy przez przedstawicieli policji, położona przy ulicy Kockiej. W chwili obecnej targowisko gminne. Miejsce położenia w centrum miejscowości skomunikowane ulicami oraz niedaleka odległość od jeziora powoduje, że jest to nieruchomość, która najbardziej spełnia oczekiwania. W związku z powyższym zwracam się do pana wójta z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przekazania pod budowę posterunku wyżej wymienionej nieruchomości przy ulicy Kockiej lub ewentualnie rozważenie możliwości wskazania innej lokalizacji działki o powierzchni około 16-18 arów, która nie będzie podlegała podziałowi, pozwalającej na wybudowanie posterunku policji w Firleju wraz z niezbędną infrastrukturą, uwzględniając lokalizację działki jak powyżej.
Jednocześnie bardzo dziękuję panu wójtowi i podległym służbom za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę w realizacji wskazanego przedsięwzięcia zmierzającego do zapewnienia porządku publicznego lokalnej społeczności. Z poważaniem zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, pan Włodzimierz Pietroń. Myślę, że jest to informacja, która jasno mówi, że wskazana działka numer 586/2 przy ulicy Spacerowej została oficjalnie przez policję odrzucona, także myślę, że państwo możecie spokojnie spać, dlatego że w tym miejscu posterunku nie będzie. Raport z wykonanych prac gospodarczych w okresie od 30 grudnia 2022 roku do 30 stycznia 2023 roku. Jeszcze tylko dodam w nawiązaniu do tego pisma, że Rada prowadzi dalej rozmowy na temat umiejscowienia tego posterunku, o czym będziemy informować, natomiast żadna decyzja w chwili obecnej nie zapadła. Wiem tylko, że po ostatnich rozmowach Rady wiem, że również lokalizacja przy ulicy Kockiej na miejscu targowiska również nie wchodzi w grę, jeżeli chodzi o lokalizację tego posterunku w tym miejscu. Co będzie ustalone, oczywiście poinformujemy. Prace gospodarcze to bieżąca konserwacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, bieżąca konserwacja instalacji solarnych i pieców, prace porządkowe i utrzymanie czystości na terenie całej gminy, odśnieżanie dróg na terenie gminy, wycinka drzew przy drogach gminnych, poprawa dróg gminnych w sołectwach Nowy Antonin, Kunów, Pirlej, Przypisówka, Wólka, Rozwodowska, Łukowiec, Majdan Sobolewski, Sobolew, Sobolew Kolonia, Serock, Słoszyn, Zagrody Łukowieckie i Pożarów. Dystrybucja węgla na terenie gminy Firlej od 1 stycznia 2023 roku do 30 stycznia 2023 roku przywieziono 225 ton węgla. Od 30 listopada do 30 stycznia 2023 roku przywieziono łącznie 649 ton węgla, który wydano dla 412 gospodarstw domowych z terenu gminy Firlej. Po nowelizacji ustawy osoby, które nie odebrały węgla do 31 grudnia 2022 roku, będą mogły odebrać cały limit, czyli 3 tony, w terminie do 30 kwietnia 2023 roku. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Kolejny punkt 5. Naszych obrad, interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Nie. Wstrzymałbym się jeszcze do zmian w budżecie. Na chwilę. Na komisji pan udziela głos, teraz mogę. To jest sesja. Panie Zbigniewie, spokojnie. Panowie radni, czy są pytania? Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zaproszeni goście, pracownicy Urzędu Gminy. No, w związku z tym, jak zwykle, nikt nie zabiera głosu, więc mnie tu przypadnie troszeczkę zająć państwu czasu. Proszę panie przewodniczący o wyrozumiałość. Odniosę się najpierw do wypowiedzi pana wójta, czyli powiedział pan, że prace trwają dalej. Decyzję radnych podjęliśmy, że pieniążki, które były zabezpieczone na posterunek w kwocie 90 tysięcy przekażemy na modernizację targowiska. To było uzgodnione na ostatnio spotkaniu komisji, nie wiem jak to nazwać, bo nie wiemy do dzisiaj.
Na spotkaniu ostatnim pani dyrektor Szaszu przedstawiła nam propozycję pozyskania środków na żłobek Firlej. Bo spotkanie było bardzo ciekawe. Problemem jedynym, jaki widzę, to brak pana dyrektora, który był nieobecny, a ma być głównym, gdzie to przedszkole ma być, żłobek ma być w szkole. Rozmawiałem dzisiaj z panem dyrektorem Wydlickim. Jako radny zapytałem, jakie jest jego zdanie. Jest jak najbardziej za, ale pojawiają się pytania. Gdzie umieścimy takowy żłobek? I myślę, że Komisja Kultury będzie musiała jakiś i większość radnych po prostu pójść i na miejscu sprawdzić, jakie są możliwości, bo ostatnie pomieszczenie, które tam było, zostało zagospodarowane na następny oddział przedszkolny, czyli czwarty, bo tam było, zwiększyła się ilość dzieci, więc na pewno wskazane by było, żebyśmy tam poszli i zobaczyli, bo propozycja, jak tutaj zapytałem, czy możemy inne miejsce, czyli po Kasperku, padła decyzja, że absolutnie. W tym miejscu moje pytanie, prośba raczej nie. No więc zapytam, co zostało wykonane, jaki remont, bo został wykonany i chcielibyśmy jako radni w przerwie czy po sesji zobaczyć te pomieszczenia, bo nikt, ja przynajmniej tam nie byłem, nie wiem, czy któryś radny tam był. I jakie są plany? Moje pytanie jest takie do pana Tarnowskiego. Jakie jest przeznaczenie? Zwracam uwagę, żeby pan radny... Pan Dawid Tarnowski jest nadal wójtem, także panie Marku, proszę o zwracanie się do pana Dawida Tarnowskiego na oficjalnych spotkaniach. Panie wójcie Dawidzie Tarnowskim, jeśli można. Panie przewodniczący, proszę. Jak mi pan znajdzie taki przepis, że muszę tak się zwracać, to będę to robił. Póki co będę robił to tak, jak robię dotychczas. Proszę postarać się, skoro... Następna sprawa. Pani kierownik pomocy społecznej przedstawiła nam... chodzi o zmianę kwot za posiłki dzieci. Ale moje pytanie jest inne. Został, i to było powiedziane, że została wybrana osoba na kierownika. W tej chwili pracują, nie mam pojęcia, od razu mówię, ile osób pracuje w pomocy społecznej, ale czy prawdą jest, że pani była kierownik, która przeszła na emeryturę, jest zatrudniona w jakimś sensie na umowę zlecenie? Bo tam pozostają dalsi pracownicy, którzy pracują, a my, jeśli jest prawda. To jest pytanie, ktoś mi zadał, nie muszę mówić chyba kto, ale takie pytanie dostałem. Czy wiemy, jak to się odbywa? Więc proszę o rzetelną odpowiedź. Jak ktoś zadał, to niech zada odpowiedni wasz. Panie wójcie, spokojnie, będzie czas na odpowiedź. Następne pytanie mieszkańca. Czy prawdą jest, że pracownicy pomocy społecznej otrzymali dodatkowe gratyfikacje ze względu na wypełnianie pomocy w sprawie węgla? Czy robili to w czasie godzin pracy, czy nie? Przyznam szczerze, nigdy wieczorem nie widziałem, żeby tam się światło świeciło, więc proszę o rzetelną odpowiedź. Czy takie mają miejsce, że dostali ci pracownicy? Jeśli pracownicy dorabiali sobie, po południami jestem za tym, żeby zostali wynagrodzeni, bo to nikt za darmo pracować nie chce. Już częściowo wspomniałem o pomieszczeniach po byłym przedszkolu Kasper, więc proszę o informację, co i jakie plany są
w stosunku do tych pomieszczeń, bo koszty zostały poniesione, a od razu na tym spotkaniu komisji było powiedziane, że absolutnie żłobek nie może tu się znaleźć. Więc pani skarbnik na ostatniej sesji powiedziała pani, że zostały, musi być zmiana w budżecie ze względu na to, że nie dostaliśmy środków na zakup sprzętu komunalnego. Moje pytanie jest takie, czy wpłynęły pieniążki z Polskiego Ładu i czy została zapłacona faktura i nie wisimy, bo nie daj Bóg, żebyśmy płacili. Nie jest. Byłem za tym, żeby ten sprzęt pozyskać, więc dobrze by było, żeby firma otrzymała pieniążki i a my zwrot. Panie wójcie, przeszło. W sobotę były opady śniegu. Zakupiliśmy sprzęt do odśnieżania i pięknie się prezentuje nowy duży ciągnik. Natomiast mieszkańcy pytają, gdzie jest ten mniejszy. Pięknie mi się współpracowało z pracownikami, którzy jeżdżą dużymi traktorami. Mówię, ja ogarnę chodniki, wyróbcie większe roboty. Po naszym osiedlu zrobiłem sam robotę wcześniej, bo jeszcze tam nie dojechali. Ale są rzeczy ważniejsze, ulice ważniejsze, więc odśnieżyłem tyle, ile mogłem chodników, mokry śnieg, więc robię co mogę, nie słucham pana, bo to, co pan ostatnio powiedział z paragrafami, które pan mecenas podsunął, że obowiązkiem mieszkańców jest odśnieżyć chodnik, większość mieszkańców z tym się zgadza, ale proszę zapamiętać, że w Firleju mamy kilka chodników, które nie należą do mieszkańców. Są to przy parku, odśnieżyłem też, nie patrzyłem. Przy ośrodku zdrowia, wzdłuż ulicy Cmentarnej i wzdłuż ulicy Lubartowskiej. Co prawda tu powinien powiat wjechać najprawdopodobniej, bo ulicę odśnieżył. Też interweniowałem, bo troszeczkę ja odśnieżyłem, oni wrzucili z powrotem. No więc już mam zapewnione, że nie będą jeździć wolniej. Przedyskutowałem to z panem dyrektorem. No i jeden z mieszkańców mi powiedział, no szybciej my wójta wywieziemy na sankach lub taczce za takie propozycje odśnieżania, że zabranianie, mówienie mi, że mój ciągnik jest dokładnie tak oznakowany jak ciągniki gminne. Mogę zapewnić mieszkańców, że będę robił to dalej. Jak zechcą mnie ścigać, niech mnie ścigają. Następne pytanie jest do pana Tarnowskiego. Chodzi o stronę internetową na Facebooku wójta. Panie mecenasie, czy jest jakiś zapis prawny, który to normuje? Kultura. Dziękuję. Czy jest jakiś przepis, który mi zabrania zwracania się? Proszę, panie Marku, o kulturę zwracania się do pana wójta. Kulturalny, przepraszam. Okej, okay, przemyślę to. No więc, panie wójcie. Dziękuję. Pańska strona internetowa. Wójt gminy Firlej, Dawid Tarnowski. Nie zaglądałem tam, mieszkańcy mi powiedzieli, że są permanentnie usuwane. Niewygodne komentarze i ci znajomi, którzy tam kiedyś byli pana znajomymi, nie są już znajomymi, mają pan prawo wyrzucić. Problem polega na tym, znaczy nie problem, proszę niech się prawnik w tej kwestii, to jest strona wójta gminy, a nie Dawida Tarnowskiego. Więc czy komentarze, które zostają usuwane, bo zanim się ktoś zorientuje, to można screena zrobić i mieszkańcy parę mi takich przysłali, więc jest to możliwe. Więc proszę się do tego odnieść, żebym nie musiał powtarzać co kilka sesji, że mamy ten sam problem, który nie został rozwiązany. Odsłuchałem kilka sesji do tyłu, zadałem pytanie, znaczy poprosiłem o interwencję w sprawie z lata, kiedy to pan Toboła zgłaszał, że mieszkaniec, który przyjechał
bo akt zgonu nie miał kto go wypisać. Czy na dzień dzisiejszy jest zwiększona ilość osób, które są w stanie wypisać akt zgonu? Wtedy była to tylko pani z Urzędu Stanu Cywilnego i pan wójt. Czy to się zmieniło? Jeśli tak, to proszę o informację. Jeszcze sprawa, przypadek taki dość skomplikowany, ale czy w przypadku, kiedy mieszkaniec gminy nie posiada podłączenia do wodociągu, nie posiada toalety w domu, tylko tak zwana swawojka czy wychodek, jak to tam by nazwał, zewnętrzny, jest zobowiązany budować zbiornik szambą? Proszę, to jest pytanie od mieszkańca, więc na tą chwilę dziękuję bardzo. Jakbym sobie coś przypomniał, panie przewodniczący, to poproszę o głos, żeby nie zostało to zamknięte, że już pytania się skończyły i zapytania. Proszę, panie Staś. Ja z pamięci może, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowna rado, szanowni goście. Mam tutaj pytanie do pana mecenasa, chociaż jest obecny, to zapytam się, co tam z to działko na cmentarnej, czy już jest coś wiadomo. I chciałem tutaj na temat posterunku dwa zdania, jeżeli panie przewodniczący można, bo tak jak wiemy, policja miała 4 oferty od nas tutaj, 4 lokalizacje. Jak sobie przypominam, to ośrodek zdrowia, Gofir, tutaj na, jak to się nazywa, wspólnocie, no i ulica, ulica słynna spacerowa. I ulica Kocka. I to do tego doprowadzili mieszkańcy ulicy Spacerowej, że posterunku na tej w ogóle Fileju może nie być z powodu tego, że podpisy, szanowni państwo, zebrali, to bardzo dobrze. To uważacie, że mieszkańcy całej gminy nie zbiorą podpisów, żeby nie było lokalizacji na ulicy Kockiej? Oczywiście, że zbiorą. Nie tylko 100, tylko może 1000 tych podpisów. Bo się z kim się tylko rozmawia, to każdy mówi. Nie jeden. Byście byli durniami, żebyście pozwolili komisariat posterunku na tej działce zrobić jako rada. Nie będę tutaj więcej czasu zajmował. Mam tylko tutaj do pana radnego przedmówcy mego. Ja już jestem starszy człowiek, ale myślę, że jeszcze do pana wójta przez 4 lata nie powiedziałem nigdy. Czy na ulicy, czy tutaj. Panie Dawid, czy tam panie Tarnowski. Odnoszę się trochę z kulturą. Zawsze mówię panie wójcie, bo póki co parę tych podpisów, parę tych głosów zebrał. I uważam, że no trochę ta kultura w publicznym miejscu obowiązuje nas wszystkich. Nie słyszałem, żeby ktoś na terenie naszego kraju mówił dla burmistrza, dla wójta, w publicznym miejscu tak. Jak to się pan radny odnosi? To pierwsza kwestia. Druga kwestia mam do pana taką. Jeżeli pan odśnieża tę ulicę, przecież pan wójt nie prosi pana o to odśnieżanie, bo gmina sobie daje radę. Jeżeli to pan to robi, no to bym się chociaż nie chwalił. Ale mam do pana taką jedną prośbę. Pan zarzuca tutaj gminie, że nie odśnieża chodników, a ja mam do pana też taką. Przyszłem pod stokrotkę i dobrze, że pan nie płacił mi odszkodowania. Może by pan mi płacił, bo pan nie zachował się tak jak trzeba. A jak mi wiadomo, że pan musi jest tam gospodarzem tego, tak? Nie wiem 100% tego. Mnie to nie interesuje, czy pan pojechał do
Zamościa, czy pan pojechał do Chełma. Mnie to nie obchodzi. Tylko to jest pana rewir. I tutaj przychodzą też klienci. Dziękuję bardzo. Chciałem zakończyć sprawę posterunku, bo to... Panie przewodniczący, pan do oskarżenia podał mi sprawę... Proszę mi dać do... Trzeba to wyjaśnić, jako mieszkanie chciałem to wyjaśnić. Chciałbym pana prosić o spokój. Chciałbym pana prosić o spokój. Pan Stanisław, nerwowy człowiek, ale chciałem powiedzieć tak, że Komenda Wojewódzka przez swoje pismo wyraziła jasno i stanowczo z racji lokalizacji rezygnuje z tego miejsca przy ulicy Spacerowej. Natomiast nic tam nie jest wskazane o jakichś podpisach i grupie ludzi. Natomiast przechodząc jeszcze dalej, Rada zadecydowała, tak jak tutaj pan Marek powiedział, że 90 tysięcy złotych, które miało być przeznaczone na projekt podbudowy posterunku, zostało przeznaczone na pracę modernizacji na placu targowym. Czy są jeszcze jakieś pytania, panu burmistrzu? Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie mam zamiaru nic mówić na temat posterunku, bo uważam, że temat jest zamknięty. Natomiast panie wójcie, mam takie pytanie, bo zwracają się do mnie mieszkańcy naszej gminy i pojawiła się taka wątpliwość, a myślę, że pan sobie poradzi z tym i odpowie nam dzisiaj. Jaka jest sytuacja odnośnie solarów? Na jakim etapie są realizowane przeglądy? Bo ileś miesięcy temu pytałem, a więc padła tutaj odpowiedź, że no bardzo zaawansowane te przeglądy są, takie kończące gwarancje. Natomiast jak zapytałem tutaj obecnych radnych, to okazało się, że wtedy u nikogo nie było takowego przeglądu, a więc panie wójcie, proszę o konkretną odpowiedź, na jakim etapie są prowadzone przeglądy kończące gwarancję tych solarów, bo jeżeli skończy się ten przegląd, no to mieszkańcy zostaną, że tak powiem, z ręką w nocniku, bo nikt mu potem wtedy awarii już po gwarancji za darmo nie usunie. Także jeżeli pan wójt jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć, jest iluś radnych, jest mieszkańców tylu, sprawa jest bardzo interesująca dla wszystkich, którzy mają takowe rzeczy na swoich podwórkach. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Proszę. Przypomniał pan sobie pytanie. Tak. Sprawa dotyczy, szanowni państwo, na ostatniej komisji spotkaniu była sytuacja taka, że w stosunku do nas radnych pani wójt powiedziała, że jesteśmy mocno na wszelkie inicjatywy, które wychodzą od państwa, władz naszej gminy, że jesteśmy mocno na nie. Między innymi dotyczyło to miasta Firle. I tu chciałem, bo jedną rzecz, na którą zwróciłem uwagę i zapytałem kogoś, kto ma większą wiedzę niż ja. No więc pani powiedziała, że pan przewodniczący powiedział, że no sytuację możemy rozwiązać w momencie, kiedy obwodnik przejdzie S19, wytyczą drogę, mamy jakieś granice, w tym momencie osiedle Serockie, no tak jakby jest po tej stronie obwodnicy, możemy coś z tym zrobić. Ale i pani powiedziała, że na tej mapce już tam są wyznaczone. Proszę pani, to nie chodzi o to, co jest wyznaczone. Tam nie są wyznaczone żadne działki. Tam nie ma żadnego podziału. Nie ma wytyczenia drogi. Czyli na tą chwilę mamy, nawet jak w tych nowszych nawigacjach, jest kreskowana S19, która przebiega po polu za Sosnowym Uroczyskiem. Więc nasze obawy są zasadne, bo to, co przedstawił nam pan burmistrz, troszkęśmy się
bawili, bo 15 tysięcy podział geodezyjny, wytyczenie terenów miasta. I każdy, ktokolwiek robił jakiś podział działki, wie, że takich cen nie ma, a jeśli są, to za drobne kwoty nikt nie pracuje. Więc pani wójt, naprawdę nie jest tak, że nie lubimy pana wójta i jesteśmy przeciw. Tak, nie, nie, ale to tak, no, wie pani, znaczy no, zarzuciła nam pani, że tak samo jak pan Tobała zaczął wypytywać o żłobek i też pani mówi, no, no wie pani, no lepiej wiedzieć, niż się obudzić tak, jakśmy to zrobili z domami kultury. Prosiłem, mamy taki duży ekran, jakąś prezentację. Czego się spodziewamy? Jakie są projekty? Mamy fachowców od takiej rzeczy. Pochwalił się pan wójt, że u nas jest bardzo dobra transmisja. Obejrzałem bardzo wiele innych sesji i tu ukłon do pana Przemka, że tak, rzeczywiście jest. Transmisja jest na najwyższym poziomie. Ale prezentacja, tak jak pan wójt dokonania podsumowania jakiegoś tam okresu robił i to było wyświetlane, więc może tak samo warto by było pokazać coś takiego, a nie dokumenty, które leżą po pokojach. Są, każdy z nas ma pójść nad kartkę śledzić, bo ja chcę się dowiedzieć oczywiście, a mieszkańcy będą nas pytać na ulicy. Pytam. Dziękuję bardzo. Panowie radni, czy mają pytania? Nie ma. Mieszkańcy mieli prawo zabrania. Temat przewodniczący, jest pan tak, że mieszkańcy gminy przychodzą do mieszkańcy, więc chcemy sprostować, bo to nie są, nie jesteśmy przeciwnikami postępu, proszę, mógłbym się wypowiedzieć? Nie. Nie mógłbym się wypowiedzieć, tak? Nie udzielam panu głosu. Czyli pan mówi, to po prostu przychodzimy tutaj, ktoś nas oskarża i my na głos nie możemy zadać w tej sprawie. Teraz możemy się wymieniać poglądami, tam nie mogę powiedzieć swojego zdania. Zdanie mieszkańców. Przez rok czasu przychodzimy tutaj. Dziękuję. Mogę się wypowiedzieć, panie przewodniczący, jeszcze raz. Nie udzielam panu głosu, ponieważ sytuacja z posterunkiem została już wyjaśniona. Dziękuję. Chciałem podziękować panu komendantowi wojewódzkiemu powiatowemu za to, że wsłuchał się w głos mieszkańców, przeprowadził z nami rozmowy. Tego nie było w naszej gminie przez rok czasu. Dziękuję. Panie Łukiewicz, to będzie radny gmina, jak nie zorganizujecie posterunku przywileju. To był punkt piąty. Czy panowie radni mają jeszcze pytania? Nie ma. Przechodzimy do punktu szóstego. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2022 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2023. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Filej za 2022 rok. W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 sesji. 10 z nich zwołano w trybie zwykłym, a 4 sesje zostały zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek wójta gminy Filej. Sesja nadzwyczajna zwołana w dniu 6 kwietnia 2022 roku dotyczyła wprowadzenia środków związanych z realizacją zadań wynikających z udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy. Natomiast na 3 kolejnych sesjach nadzwyczajnych w dniach 30 września, 8 listopada i 15 grudnia radni dokonali przyjęcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych i węglowych. Radni w roku sprawozdawczym poruszali sprawy dotyczące inwestycji nieruchomości gminnych, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, oświaty, spraw organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Radni interweniowali też w indywidualnych sprawach mieszkańców. Złożona została przez radnego jedna interpelacja i zapytanie dotyczące zatrudnienia w Urzędzie Gminy Filej. W minionym okresie sprawozdawczym zgłaszane były interpelacje i wnioski podczas posiedzeń sesji Rady i Komisji, na które w większości wójt gminy odpowiadał na danej sesji w ramach punktu odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych. Wnioski dotyczyły zarówno spraw bieżących, wymagających czasem rozwiązania pojedynczego, jak też spraw problemowych. Frekwencja radnych na sesjach wynosiła 80%. Wszystkie sesje były transmitowane poprzez stronę internetową Urzędu. Przez okres 12 miesięcy Rada Gminy Filej podjęła 65 uchwał. Przyjęte uchwały obejmują swoim zakresem bieżące działania gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podjęte przez Radę Gminy Filej uchwały zostały przekazane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ich podjęcia do organów nadzoru Wojewody Lubelskiego w zakresie zgodności z prawem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w zakresie spraw finansowych.
Wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawne prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Podjęte uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu budżetu gminy, podatków i opłat lokalnych, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. Rada Gminy podjęła dwie uchwały dotyczące rozpatrzenia petycji cechu z Dunów Polskich oraz utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. W związku z realizacją planu pracy na 2022 rok na sesjach Rady Gminy, Rada Gminy zapoznała się z sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021 oraz ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie Filej i rekomendacje w zakresie realizacji zadań. Ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków za 2021 rok. Ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Filej z organizacjami pozarządowymi za rok 2021. Z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalnością policji na terenie gminy Filej. Ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021. Z raportem o stanie gminy Filej z udziałem i udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Informacje z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Filej w roku szkolnym 2021-2022. Informacje dotyczące świadczeń majątkowych. Ponadto Rada na sesjach przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Filej w 2022 roku. Lokalny program wspierania uczniów uzdolnionych uczących się na terenie gminy Filej. Program współpracy gminy Filej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie wyżej wymienione tematy były szczegółowo poruszane w dyskusjach radnych podczas posiedzeń komisji oraz sesjach rady. Radni gminy Filej uczestniczyli w organizowaniu spotkań i uroczystości. W badanym okresie w Radzie działało 5 komisji, które odbyły łącznie 49 posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe. Komisje rozpatrywały tematy merytoryczne wynikające z zakresu ich działania. Opiniowały i rozpatrywały materiały sesyjne. Efekt pracy przedstawiał przewodniczący poszczególnych stałych komisji, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Skargi Wniosków, Komisji Finansów i Inwestycji, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Środowiska i Rolnictwa. Dziękuję wszystkim radnym za aktywny udział w posiedzeniach Komisji i Rady. Dziękuję panu wójtowi, pani zastępcy wójta, pani skarbnik, radcom prawnym, pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych za współpracę w przygotowaniu materiałów na posiedzeniach Komisji, jak i sesji Rady Gminy. Przedstawię państwu plan pracy Rady Gminy Filej na rok 2023. W pierwszym kwartale przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2022 rok, zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2023 rok, przyjęcie sprawozdania stałych komisji Rady Gminy za 2020 rok, zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2023 rok. Informacja na temat wypłacanych wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Filej w roku 2022. W drugim kwartale. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków za 2022 rok. Informacje z działalności Ośrodku Pomocy Społecznej Filej za 2022 rok. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Filej z organizacjami pozarządowymi za rok 2022. Debata nad raportem o stanie gminy, udzielenie wójtowi wotum zaufania, rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, przygotowanie do sezonu ośrodka GOSIR. Trzeci kwartał. Informacje z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2023 roku, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Filej w roku szkolnym 2022-2023, informacja na temat zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy. Czwarty kwartał. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, omówienie i uchwalenie stawek podatkowych na 2024, omówienie założeń do projektu budżetu gminy, uchwalenie budżetu gminy na 2024, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej, uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok,
uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków w gminie Filej na rok 2024. Czy są jakieś pytania co do planu sprawozdania? Przystępujemy do głosowania. Pana radny. Przepraszam, że nie w temacie, ale panie przewodniczący, nawet pan nie zapytał, czy państwo sołtysi mają pytanie. Pan prowadzi obrady. Tak. Obejrzałem kilka sesji i większość sesji przewodniczący pyta, czy są pytania sołtysów, mieszkańców. Pan zamyka usta ludziom, którzy przychodzą, wolą swój czas, bo chcą coś usłyszeć i chcą brać udział czynny w sesji. Zamykanie ust. Prosiłem o jeden punkt więcej, powiedział pan, że nie. Spróbujemy tego tematu, żeby nie było tak, że na końcu zbliża się odpowiedzi pana wójta i nikt nie ma prawa się odnieść do tego, bo nie mamy. Proszę pana, proszę przypomnieć sobie ostatnią sesję. Pamiętam. Więc... Wszyscy mieszkamy w tej gminie. Pański... Pan wie, jakie ma obowiązki, więc proszę tylko o odrobinę szacunku dla mieszkańców i nawet, tak jak mówię, nawet nie zapytał pan o sołtysów. Przepraszam, że nie w tym punkcie, ale w związku z tym, że nie jestem człowiekiem kulturalnym, to tak się zachowuję. Tak to stwierdził. Takie mam prawo i z tego korzystam. To, że było inaczej, a jest inaczej, to wydaje mi się, że dla... Nadużywa pan. Dla dobra rady. Gdzie są ludzie? Dobry obyczaj. Ludzie mają swoich radnych, do których powinni zgłaszać swoje problemy. Przystępujemy do głosowania. Nad przyjęciem programu planu pracy Rady Gminy Filej na 2023 rok. Stwierdzam, że plan pracy Filej na rok 2023 został przez nas przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego. Złożenie sprawozdań działalności Komisji Rady Gminy na 2022 rok oraz przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok. Proponuję, aby każda z komisji przedstawiła swój plan, sprawozdanie oraz plan pracy poszczególnych komisji na 2023 rok. Po zakończeniu przez was przedstawionych planów przystąpimy do głosowania nad całością. Komisja rewizyjna, proszę o przedstawienie sprawozdania. Panie prezesie, pierwszy raz zrobiliśmy to w tamtym roku, gdzie było głosowane łączne. Wszystkie komisje obejrzałem znowu i każda komisja oddzielnie zgłosowana. W tamtym roku zrobiliśmy to pierwszy raz. Jeśli się mylę, proszę mi powiedzieć. Po każdym Ja zadałem pytanie, czy panowie się zgadzają na głosowanie wspólne. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Dziękuję. To był pierwszy raz pan tym. Komisja rewizyjna, proszę o przedstawienie sprawozdania i planu pracy. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok. Komisja Rewizyjna w składzie Jarosław Stawinaga przewodniczący, Darek Rogalski członek i Paweł Niedziela członek. W trakcie posiedzeń wspólnych komisji i nie tylko, bo było kilka, gdzie komisja zbierała się. W trakcie posiedzeń komisji w roku 2022 odbyło się ich 11. Komisja Rewizyjna, rozpatrując różne zagadnienia z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, w trakcie posiedzeń komisji, które no, w większości, jak wiemy, odbywały się jako wspólne komisje poza kilkoma wyjątkami, omawiano różne projekty uchwały przed kolejnymi sesjami
Na odbytych posiedzeniach rozpatrywano następujące zagadnienia: założenia proponowanych zmian w budżecie za rok 2022, stawki i opłaty za odpady na terenie gminy w ubiegłym roku. Tutaj, jak wiemy, istotnym punktem był posterunek policji na terenie Firleja oraz jego lokalizacja, powstanie zakładu usług komunalnych w gminie Firlej, informacje dotyczące funduszu na budowę dróg powiatowych na terenie naszej gminy, sprawy bieżące oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sieci wodociągowej, kanalizacyjne oraz modernizacja przepompowni i utrzymanie oraz ich modernizacja, promesy z Polskiego Ładu, czyli cele i ich realizacja w gminie Firlej, przygotowanie szkół do roku szkolnego 2022-2023. Tutaj mieliśmy określenie tygodniowego czasu pracy nauczycieli, koszty paliw i energii w stosunku do lat ubiegłych. Kolejnym punktem była petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy na naszym terenie. Tutaj mieliśmy tutaj dyskusję i taką prelekcję pana z firmy zajmującej się problematyką energii odnawialnej i tutaj również jako 11 punkt mamy dyskusję na temat energii odnawialnej na terenie gminy Firlej oraz spotkanie, tak jak już mówiłem, z przedstawicielem firmy zajmującej się problematyką energii odnawialnej, realizacja zadań oświatowych w gminie Firlej w roku 2021-2022. Jednym ze spotkań była pozytywna decyzja Komisji Rewizyjnej o sprawie sprzedaży działki na osiedlu Seroc. Pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu na rok kalendarzowy 2023 przez Komisję Rewizyjną, no i ogólnie sprawy bieżące dotyczącej Rady Gminy Firlej. Sprawozdanie powstało właśnie w wyżej wymienionym składzie, czyli Jarosław Stawinoga, Darek Rogalski i pan Paweł Niedziela. Tak ogólnie byśmy zakończyli sprawozdanie z komisji. Proszę o plan pracy przedstawić. Dnia 26 stycznia 2023 roku odbyło się właśnie wspólne spotkanie komisji, na której staraliśmy się jakoś uwzględnić kilka spraw, które byśmy w tym roku na jakąś tam szczególną uwagę mieli. Rok 2023 podzieliliśmy tutaj na cztery kwartały i tak w pierwszym kwartale tegoż roku sprawozdanie z pracy komisji, takim było pierwszym punktem z pracy komisji za rok 2022, tutaj przypomnę, i tutaj odpowiedzialnym za przygotowanie była komisja, opracowanie planu pracy komisji na rok 2023 oraz sprawy bieżące Rady Gminy i tutaj naszych mieszkańców. W drugim kwartale tegoż roku pierwszym punktem będzie ocena wykonania budżetu za rok 2022. Punkt drugi, zasady i kryteria przydzielania zasiłków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju, zaległości podatników za rok 2022, sprawy bieżące, osoby odpowiedzialne za przygotowanie, kierownik OPS-u, pani skarbnik, referent finansowy. Trzeci kwartał roku 2023 to analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 roku, koszty utrzymania przedszkoli w gminie Firlej, realizacja zadań oświatowych na naszym terenie, sprawy bieżące. Tak jak już wymieniłem, osoby odpowiedzialne, pani skarbnik gminy oraz dyrektor Szaszu. I czwarty kwartał 2023 roku, zapoznanie się z dochodami Ośrodka Sportu i Rekreacji po sezonie letnim, projekt budżetu na przyszły rok 2024, sprawy bieżące wpływające do Rady Gminy przez mieszkańców naszej gminy. Taki wstępnie projekt opracowany właśnie przez Radę Rewizyjną, czyli Stawinoga Jarosław, Dariusz Ogarski i pan Paweł Niedziela. Czy jakieś pytania, panowie radni? Poproszę Komisję Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie sprawozdania i planu pracy.
sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków, Petycji i Petycji za rok 2022. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Filej od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2022 działała w składzie Szymon Butowicz, Gerard Wasilewski, Ryszard Fon. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Filej w 2020 roku odbyła 9 posiedzeń. Członkowie komisji rozpatrywali petycje, które wpłynęły do Rady Gminy Filej w 2022 roku, w tym petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie zmiany uchwały antysmogowej oraz petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Projekty uchwał zostały przygotowywane przez komisję i przedłożone przewodniczącemu Rady celem poddania ich do rozpatrzenia przez Radę Gminy. Ponadto komisja brała udział we wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Gminy, gdzie opiniowała projekty uchwał i omawiała sprawy bieżące. Zapoznawała się także z problemami mieszkańców w terenie, w takich wsiach jak Majdan Sobolewski i Bykowszczyzna oraz sprawą garażu szkoły w Woli Skromowskiej i przyszłą inwestycją gminy Wukówcy. Sprawozdanie opracowali Szymon Wójtowicz, Ryszard Fong. I jeszcze plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok. Pierwsze, rozpatrywanie skarg na działalność wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Drugie, rozpatrywanie wpływających do Rady wniosków i petycji. Trzecie, przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg i petycji. Czwarte, współpraca z właściwymi komisjami Rady. Piąte, przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności komisji. Szóste, zaopiniowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok. Siódme, terminy posiedzeń komisji będą uzależnione od wpływu do Rady Gminy wyżej wymienionych spraw. Podpisy członków komisji. Szymon Wójtowicz, Ryszard Fong. Dziękuję. Poproszę Komisję Finansów i Inwestycji. Witam wszystkich. Sprawozdanie z pracy Komisji Finansów i Inwestycji za rok 2022. Komisja Finansów i Inwestycji w roku 2022 spotkała się 11 razy. Poszczególne posiedzenia zostały szczegółowo omówione i zawarte w protokołach sporządzonych przez Komisję. Większość posiedzeń Komisji odbyły się wspólnie. W czasie spotkań omawiane były następujące tematy i zagadnienia. Takie jak zmiany w budżecie na 2022 rok, informacje w sprawie finansowania drogi powiatowej na budy, wsparcie finansowe w kwocie 30 tysięcy zł dla ośrodka GOSiP na zakup samochodu służbowego, sprawozdanie z działalności OPS Fileju w roku 2022, rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Fidlej, udzielenie pomocy finansowej powiatowi lubartowskiemu na remont drogi numer 1511L i wsparcie finansowe na budowę drogi numer 1530L, realizacja promes Polskiego Ładu na zadania w naszej gminie, ustalenie średniej ceny paliwa w gminie Firlej w roku szkolnym 2022-2023, stypendium dla uzdolnionej młodzieży z naszej gminy, zmiany w wieloletnim planie finansowym oraz w budżecie gminy, sposoby i zakres świadczeń, usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i aktualne stawki. Było jeszcze pozytywne zaopiniowanie budżetu przez Komisję Finansów i Inwestycji na rok 2022. Sprawozdanie przygotowali Adam Cybliczewicz, przewodniczący, Józef Kozioł, Jarosław Stawinoga, Stanisław Popkiewicz. Teraz przedstawię plan pracy Komisji Finansów i Inwestycji na rok 2023. Kwartał pierwszy. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2022. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023. Sprawy bieżące. Kwartał drugi. Sprawozdanie z działalności OPS w Firleju. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
zaopiniowanie raportu o stanie gminy. Kwartał trzeci. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023. Komisja wyjazdowa po drogach gminnych. Sprawy bieżące. Kwartał czwarty. Praca nad projektem budżetu na 2024. Opiniowanie projektu budżetu i sprawy bieżące. Plan pracy opracowali Adam Cybul, Józef Kozioł, Jarosław Stawinoga, Stanisław Popkiewicz. Czy są jakieś pytania? Czy mają panowie radni jakieś pytanie co do planu? Nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Panie Przewodniczący, zapraszam. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja na początku powiem dwa zdania, zanim przystąpię do tego swojego sprawozdania. Mam przyjemność przez ileś tam lat przychodzić tutaj do gminy i pewne rzeczy, powiedzmy, były poruszane i tak dalej. Ale dziwi mnie jedna rzecz, że jest tak to wymieszane w tych komisjach. Panie Przewodniczący, uważam, że czas z tym skończyć, bo każda komisja ma przypisane jakieś kompetencje do siebie, a jak słyszę tych sprawozdań i nie będę tutaj imiennie wyliczał, kto i tak dalej, ale Szanowni Państwo, jeżeli Przewodniczący komisji składa sprawozdanie i podpiera się czymś takim, co do jego kompetencji nie należy, to tego być nie powinno. Bo... A może wystarczy. Każdy powinien się zająć tym, do czego jest powołany. Dlatego przygotowując to sprawozdanie swoje, Szanowni Państwo, ja nie pisałem tutaj zbyt szeroko, bo uważam, że nie ma sensu powielać pewnych rzeczy i takich rzeczy, które nie należą do kompetencji Komisji Edukacji, krótko mówiąc. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2022 rok. W 2022 roku komisja pracowała w składzie Adam Toboła, Mateusz Zagojski, Marek Piłowar, Radosław Janczara. W 2022 roku komisja odbyła 12 posiedzeń. Komisja pracowała na podstawie planu pracy komisji z dnia 26 stycznia 2022 roku. Na posiedzeniach komisji poruszane były sprawy bieżące dotyczące gminy, a także sprawy wynikające z obowiązków i kompetencji zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym. W trakcie posiedzeń komisji analizowane były dokumenty, informacje i projekty uchwał przygotowane na sesję Rady Gminy. Poruszany był temat funkcjonowania przedszkola w Firleju. To należy do kompetencji oczywiście naszej komisji, dlatego ruszyłem ten temat. Funkcjonowanie przedszkola w Firleju prowadzonego przez osobę fizyczną, a także możliwości utworzenia przedszkola samorządowego lub innego rozwiązania i przeniesienia tej placówki do szkoły podstawowej w Firleju. Analizowano dalsze możliwości funkcjonowania szkoły w przypisówce po rezygnacji z jej prowadzenia przez osobę fizyczną. Decyzja zapadła o przekazaniu szkoły do prowadzenia przez stowarzyszenie. Jednym z trudniejszych tematów, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w minionym roku, to sprawy tak zwanego posterunku. Szanowni Państwo, sprawy bezpieczeństwa też należą do tej komisji, dlatego to ruszam. A wszystkie komisje jak gdyby powoływały się, że tym się zajmowały. Tak. A więc sprawa posterunku. Rada Gminy miała wskazać lokalizację terenu pod przyszły posterunek. Wskazane przez Radę były kilka lokalizacji, które jednak nie zyskały akceptacji przez policję, a dodatkowo pojawiły się sprzeciwy mieszkańców. Do końca grudnia, mówię jasno, do końca grudnia 2022 roku nie zapadły w tej sprawie żadne rozstrzygnięcia. Dzisiaj troszkę się to zmieniło. Z odbytych posiedzeń komisji sporządzane były protokoły i podpisane przez członków komisji obecnych na tym posiedzeniu.
Protokoły te znajdują się w biurze Rady Gminy. Sprawozdanie opracowali. Nie tak jak mówiłem, że jest czterech członków komisji, tylko sprawozdanie opracowali Adam Toboła, Marek Piwowar i Radosław Janczara. Dlaczego? Bo czwarty radny, szanowni państwo, z niewyjaśnionych przyczyn no, nie dociera na nasze spotkania. Przejdę do planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu na 2023 rok. Kwartał pierwszy, sprawozdanie z pracy Komisji za 2022 rok. Drugie, opracowanie planu pracy na 2023 rok. Trzecie, analiza możliwości utworzenia żłobka na terenie gminy. Czwarte, sprawy bieżące. Drugi kwartał. Analiza warunków nauczania w placówkach oświatowych. Drugie, spotkanie z nowo wybranym kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej. Trzecie, wykorzystanie obiektów sportowych na terenie gminy. Czwarte, przygotowanie GOSIR-u do sezonu letniego. Punkt piąty, sprawy bieżące. Kwartał trzeci. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2023 roku. Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Trzecie, przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Czwarte, sprawy bieżące. Kwartał czwarty. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Drugi, analiza stawek podatkowych i projektu budżetu na 2024 rok. Trzecie, sprawozdanie z działalności GOSIR za 2023 rok. I punkt czwarty, sprawy bieżące. Plan opracowali Adam Toboła, Marek Piwowar, Radosław Janczara. Znowu bez tego czwartego członka naszej komisji. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Środowiska i Rolnictwa. Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Radni, Panie Wójcie, zebrani goście. Sprawozdanie z pracy Komisji Środowiska i Rolnictwa. Komisja pracowała w czteroosobowym składzie, pełnym. W 2022 roku komisja zebrała się 10 razy i pracowała m.in. nad tematami ustalenie ryczałtowej stawki o opłacę gospodarowania odpadami dla właścicieli nieruchomości, zmiany w studium uwarunkowania przestrzennego, ustalenie decyzji o sprzedaży działki w Syrocku o numerze ewidencyjnym 429/15, wyrażenie zgody na przekazanie działki przy ulicy Cmentarnej dla OSP Firmej. Komisji zostało przedstawione sprawozdanie z kosztów i funkcjonowania oraz utrzymywania oczyszczalni ścieków przez kierownika Michała Zarębę. Wyjazd komisji, którego celem było zapoznanie się ze stanem dróg gminnych. Członkowie komisji przekazywali na bieżąco informacje kierownikowi Michałowi Zarębie o stanie dróg gminnych, oświetlenia i ewentualnych potrzebach napraw. Członkowie pracowali także nad budżetem i funduszem sołeckim. Sprawozdanie przygotowali przewodniczący Paweł Niedziela, Dariusz Kogalski, Janusz Zdunek i Roman Zdunek. Plan pracy Komisji Środowiska i Rolnictwa na 2023 rok. W pierwszym kwartale przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok oraz opracowanie planu pracy na 2023 rok, ocena stanu dróg gminnych po zimie, sprawy bieżące. Drugi kwartał, informacja na temat oświetlenia gminy, działalność ODR-u, informacja przedstawiciela, sprawy bieżące. Trzeci kwartał, spotkanie z przedstawicielem kół łowieckich, stan i melioracja rowów, stan faktyczny, kontrola czystości brzegów, rzek i jezior, sprawy bieżące. Czwarty kwartał, analiza wysokich stawek podatków i opłat lokalnych, praca i opinia nad budżetem gminy na 2022 rok, sprawy bieżące. Wszystko. Dziękuję. Panie Przemku, możemy przystąpić do głosowania? Tak, przystępujemy do głosowania nad planem pracy komisji rewizyjnej skarg, wniosków i petycji, finansów, inwestycji, edukacji, kultury, sportu, Komisji Środowiska i Rolnictwa.
sumie 12 głosów za. Stwierdzam, że plany zostały przez nas przyjęte. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Wznawiam obrady. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 8 ust. 2, artykułu 96 ust. 2 i ustawy z dnia 12 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, zmieniono uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 roku. Rada Gminy Filej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, w którym mowa w artykule 8 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku, a następnie zmieniono uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 roku. Paragraf drugi. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielanego dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 zmieniono uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 2/10/18 Rady Gminy Filej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Czy panowie radni mają pytania do tej uchwały? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez nas podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 2/11/18 Rady Gminy Filej w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Uchwała Rady Gminy Filej zmieniająca uchwałę nr 2/11/18 Rady Gminy Filej w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 17 ust. 1 punkt 3 i 14 ust. 2 punkt 4, artykułu 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie postanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 zmieniono uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2022 roku. Rada Gminy Chwile uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W programie osłonowym pod nazwą Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 stanowiącym załącznik do uchwały nr 2/11/18 Rady Gminy Filej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. W punkcie pierwszym moduł dla dzieci i młodzieży wyraz 150% zastępuje się wyrazami 200%. Wyrazem. Podpunkt drugi. W punkcie drugim moduł dla dorosłych wyraz 150% zastępuje się wyrazami 200%. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku. Czy są jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia. A przepraszam. 12 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Filej na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Odczytam Państwu uchwałę. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Filej na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Na podstawie artykułu 10e ust. 1 i artykułu 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Filej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do opracowania strategii rozwoju gminy Filej na lata 2023-2030. Paragraf drugi. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu strategii rozwoju gminy Filej na lata 2023-2030, w tym tryb konsultacji, w którym mowa w artykule 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Określa się harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy Filej na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Filej. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez nas przyjęta. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023. Pani Skarbnik, zapraszam. Szanowni Radni, zaproszeni goście. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy była omawiana na komisjach. Radni mnie zobligowali również do jeszcze prowadzenia następnej zmiany do budżetu. To jest, o której wspomniał tu Pan Radny wcześniej. 90 tysięcy przeznaczone w budżecie na projekt dla policji.
na dotacje dla policji na wykonanie projektu posterunku, żeby przenieść na modernizację placu targowego i to zostało wprowadzone do tej uchwały. Jak również w związku z tym, że była zmieniana już uchwała, wprowadzono również wpływy środków na świadczenie z artykułu 13 po 40 zł za osobę dzień w kwocie 30 800 zł oraz na koszty obsługi nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy 46 zł 63 grosze. Zmiany te są określone w załącznikach poszczególnych, także zmiana właśnie, to przeniesienie to jest w załączniku numer 4, wykaz planowanych zadań inwestycyjnych. To jest dołożone jest zadanie, dokumentacja projektowa budowy posterunku policji chwila i zmniejszenie, a natomiast zwiększenie na modernizację placu targowego chwila 90 tysięcy. Pani skarbnik, prosiłbym o czytanie uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 212, artykuł 239, 264, 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Firlej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 52/258/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 zmienionej uchwałą nr 53/260/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 13 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 060 662 zł 63 grosze, w tym z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi 388 620 zł. Podpunkt 2. Wpływu środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia grantowego poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Firlej 9 971 zł. Podpunkt 3. Dotacji celowej na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny 72 zł. Podpunkt 4. Zwrotu podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym. Zmiana klasyfikacji nazwy rozdziału 630 tysięcy zł. Podpunkt 5. Wpływu środków z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 1153 zł. Wypłaty świadczeń z artykułu 13 po 40 zł za osobę dzień z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy 30 800 zł. Koszty obsługi nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy 46 zł 63 grosze. Punkt 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 630 tysięcy zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym. Zmiana klasyfikacji nazwy rozdziału 630 tysięcy zł. Punkt 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 592 751 złotych 63 grosze, w tym wydatki bieżące 499 191 złotych 63 grosze i wydatki majątkowe 93 560 zł. Punkt 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 118 300 zł, w tym wydatki bieżące 28 300 zł, wydatki majątkowe 90 000 zł. Paragraf 2. Szczegółowe zestawienie zmian w dochodach ilustruje załącznik nr 1, w wydatkach załącznik nr 2, planowanych inwestycji załącznik nr 4, planowanych dotacji załącznik nr 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii przedstawia załącznik nr 6. Przy czym po zmianach dochody wynoszą 37 950 767 zł 27 groszy, w tym dotacje oraz środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
4 841 026 zł. Wydatki wynoszą 40 170 034 zł 27 groszy. W tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 4 841 026 zł. Paragraf 3. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 245 060 zł. W tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków z Unii Europejskiej na realizację projektu poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Firlej 36 789 zł. Z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe 7 tysięcy zł. Wolnych środków na rachunku wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 208 271 zł. Punkt 2. Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 208 271 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19. Punkt 3. Po zmianach plan przychodów i rozchodów budżetowych określa załącznik nr 3. Punkt 4. Planowany po zmianach deficyt budżetowy w kwocie 2 219 267 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek 1 600 000 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 podpunkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 402 tysiące zł. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej na realizację projektów 210 267 zł. Z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe 7 tysięcy zł. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panowie radni mają pytania? Dziękuję pani skarbnik. Przechodzimy do głosowania nad zmianą w budżecie. Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że zmiany w budżecie zostały przez nas przyjęte. Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Proszę. Zanim zacznę, panie przewodniczący, to ja poproszę, żeby pani skarbnik udzieliła odpowiedzi na temat Polskiego Ładu dofinansowania i na temat wynagrodzenia dla pracowników OTE. Mogła pani zostać. Jeśli chodzi o te pieniądze, co pan radny wspominał, 2 960 000 wpłynęły około 20, nie pamiętam kiedy dokładnie, około 20, po 20 zaraz, także w tym dniu, które wpłynęły, zaraz zostały wszystkie faktury zapłacone, także jest na bieżąco. Tam radny pytał właśnie o te dodatkowe pieniądze dla OPS-u, dla pracownika OPS-u. Tak, były wypłacane dodatkowe pieniądze. W związku z tym zawsze jakie są, co były przyjmowane środki z Funduszu Przeciwdziałania na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, wtedy są również te pieniądze są przeznaczane z Urzędu Wojewódzkiego, z tego Funduszu Pomocy na świadczenia, część na obsługę, tak jak tutaj w tych
środkach, co dostaliśmy dzisiaj 380 620, to jest 381 tysięcy na wypłaty świadczeń i 7620 na obsługę. No i to trzeba wykorzystać. Akurat te pieniądze, które przyjmowali radni 13 na sesji, te nadzwyczajne, trzeba było wykorzystać, po prostu do 13 trzeba było ich wykorzystać. W tym dniu musiały być wykorzystane, do tego dnia już musiały być wykorzystane po wpłynięciu środków. Jeżeli nie, no to trzeba by było zwrócić. W związku z tym część pieniędzy na wydatki tam bieżące, które można było zrealizować, a część pieniędzy właśnie z tamtych. Tych zostały wypłacone dodatki czy nagrody dla pracowników, którzy pracowali przy tym. Czy jakąś kwotę pani może podać? Jaką kwotę? Ogólną, jaką dostaną pracownicy za dodatkową pracę? 7000. Nie, to teraz, bo teraz to przyjmowaliśmy, to też są 7620. Tamtym razem była inna kwota, mniejsza, ale pracownicy, wiem, że pracownicy dostali chyba po 850 brutto nagrody, także to trzeba było wykorzystać, bo inaczej albo zwrócić. No. Teraz te pieniądze na koszty obsługi zostały przeznaczone na zakup oprogramowania, akurat w tym czasie faktura była, także zakup oprogramowania i tam jeszcze zakupy jakieś niezbędne już na wynagrodzenia. Też jest tutaj przeznaczenie na wynagrodzenia, ale w związku z tym, że płatne teraz są wynagrodzenia, więc można przeksięgować te wynagrodzenia, które w ramach umów mają pracownicy i zrealizować z tych środków Funduszu Pomocy. Także tyle mam. Panie wójcie. Ja jeszcze poproszę pana mecenasa, żeby udzielił informacji odnośnie zapytania o urzędzie stanu. Zapraszam. Julii Zesmontany. Panie Przewodniczący, Panowie Radni, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestię Urzędu Stanu Cywilnego, zrozumiałem, że pytanie dotyczy sytuacji, kiedy kierownik USC nie będzie w stanie wydać aktu zgonu, na przykład z powodu choroby. Czy dobrze? Nie, no to taka sytuacja ma miejsce w sierpniu, dlatego, żeby uniknąć, bo okazało się, na pewno myślę, że pan jest zorientowany, bo była, pani wójt, taka sytuacja, którą dołożył pan powoła, że po prostu osoba, która przyszła, akt zgonu potrzebowała, żeby pochować zgonu i nie miał kto wydać. Więc no było po prostu taka szukanie, pani o pana rozłożył uściągnąć, żeby pan wójt wtedy był na zwolnieniu czy coś w tym rodzaju. I było tylko dwie osoby. No i o to chodzi, że to tak jak kiedyś przez 3 lata mieliśmy, że pan przewodniczący miał tylko podpis. Reszta panów przewodniczących nie miała. Więc zgodnie z przepisami taki odpis będzie mógł wydać również wójt, pani zastępca wójta, a w przypadku gdyby też i oni byli albo chorzy, albo z innych powodów nieobecni, to wskazuje, że jest artykuł 115 ZZY ustawy covidowej, która stanowi, że w przypadku, jeśli Urząd Stanu Cywilnego przez dłuższy czas nie może funkcjonować, to wojewoda może wydać zarządzenie przekazujące zadania tego USC, które jest niezdolne do pracy. No a właśnie ten czas, kiedy nie można uzyskać tych odpisów w macierzystej gminie. Ale to tylko tak. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomość przy ulicy Cmentarnej, proszę Państwa, tutaj nic się do tej pory nie zmieniło. Oba postępowania są nadal zawieszone. Zawieszone z powodu śmierci niektórych uczestników. Więc czekamy na dalszy bieg zdarzeń. Zrozumiałeś? Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Radni, Państwo Sołtysi, pracownicy urzędu, drodzy mieszkańcy. Ja oczywiście odniosę się jeszcze do tego, co powiedział mecenas. Oczywiście ja mogę wydać taki akt zgonu, jako że jestem kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, więc nie ma z tym problemu. Natomiast no, od pewnego czasu też może to robić pani zastępca. I, proszę pan, to wiedzieliśmy. Czyli od tamtego momentu zmieniła się sytuacja, doszło i pani zastępca ma upoważnienia. Tak. No i wystarczy. Nie ma proszę. Przyćmiany, tylko krótka odpowiedź i pan. Co do pomieszczeń, które są w Urzędzie Gminy, to ja informowałem panów radnych, że będą one adoptowane jako pomieszczenia służące urzędowi. Są pewne przepisy wynikające chociażby z ochrony przeciwpożarowej, ale też z dostępnością dla osób niepełnosprawnych i takie kryterium musimy spełnić jako budynek użyteczności publicznej, więc będą te pomieszczenia adaptowane na potrzeby urzędu. Oczywiście one są wyremontowane, przy okazji termomodernizacji były wyremontowane i opracowywany jest projekt po to, żeby zaadaptować je na pomieszczenia biurowe. Rozumiem, że będziemy mogli obejrzeć. W dniu dzisiejszym nie planowaliśmy takiej wizyty. Jeżeli będzie jakieś posiedzenie stałej komisji, to oczywiście przygotujemy się i taką wizytę tam zaplanujemy. Odnośnie odśnieżania chodników i profilu na portalu społecznościowym odnoszącym się do mojej osoby nie będę się wypowiadał, ponieważ udzielałem już w tym temacie kilkukrotnie odpowiedzi, więc pozwolę sobie to pominąć. Odnośnie zapytania na temat zbiorników bezodpływowych udzielimy tutaj szczegółowej informacji. W opracowaniu jej pomoże nam pan kierownik i pracownicy referatu środowiska i oficjalnie tej informacji udzielimy na stronie internetowej, a także na następnej sesji. Na przyszłość prosiłbym, żeby kierować tego typu zapytania w formie pisemnej. Wtedy będzie po prostu nadać bieg sprawie i odpowiemy również w takim samym trybie odpowiedzią na piśmie. Co do awarii solarów i tego, w jaki sposób przebiega w tej chwili ta sprawa, również odpowiedzi udzieli pan Piotr Kasperek i również damy to do informacji publicznej. Jesteśmy tylko w trakcie wymiany korespondencji, jeżeli chodzi o firmę, która zajmuje się tą konserwacją, więc o efektach tej wymiany oczywiście postaramy się poinformować. Co do jeszcze pozwolę sobie zabrać głos tylko odnośnie sugestii udzielania głosu i zapytania przez pana przewodniczącego. To pan przewodniczący organizuje sesję Rady Gminy i pan przewodniczący decyduje o tym, jak wyglądają te obrady i przebieg tych obrad, więc ja nie mogę mu sugerować tego, czy ma komuś udzielać głos, czy nie, bo to jest tylko i wyłącznie w jego gestii i jego decyzja, jak i w jaki sposób to wygląda. Jeżeli pan przewodniczący wyrazi zgodę, żeby ktoś z mieszkańców czy reprezentant zabrał głos, proszę bardzo, zróbmy to oczywiście w formie takiej, żeby nie dokładać sobie jeszcze dodatkowych oskarżeń i wymieniać tych informacji w taki, a nie inny sposób, tylko zachowajmy kulturę taką, jaka przypada na porządek obrad sesji Rady Gminy i niech to wygląda w taki sposób. Dziękuję. Tyle z mojej strony. Panie Burmistrzu, Panie Marku.
Proszę. A jeśli chodzi o to, mam 43 lata, panie wójcie, dam sobie radę też. Upominął pan, panie wójcie, pytałem o kierownik, na jakiej zasadzie jest zatrudniona. No, nie dostałem odpowiedzi. Formie pan wójcie. A nie, proszę pana. Była pani pytanie, pytanie było takie, na jakiej zasadzie jest zatrudniona jest pani Maria. To pan pominął. Pani Maria jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, ponieważ trudno było zostawić ośrodek pomocy społecznej bez takiego nawigowania poziomu kierownika. Termin podjęcia pracy przez nową panią kierownik wyłonioną w formie konkursu, tego nam się przeciągnął. 1 lutego pani nowa pani kierownik obejmuje to stanowisko. Pani Maria będzie pracować na umowę zlecenia do końca marca. A kto w chwili obecnej pełni obowiązki kierownika? Pani Elżbieta Kasperek. Czyli mamy pełniącą obowiązki panią na zlecek. Szanujemy nasze pieniądze i teraz pani wójcie. Szanujemy pracowników OPS. Pani wójcie, moje pytanie jest takie, co w tych pomieszczeniach musi być zrobione, żeby na to był? Pan powiedział projekt? Co musi być projekt? Zadanie przeznaczenia w Polsce. Albo pani, doskonale pan. No to... Panie Marku, pytanie jeszcze już nie. Dziękuję. Chciałbym panów radnych poprosić o powstanie oraz pana wójta, panie wójcie, po sesji. Na tym kończymy 54. sesję kadencji Rady Gminy Filip. Dziękuję. Dziękuję za rozporządzenie.